No szczerze mówiąc, gdzieś tam przejawiałem takie przebłyski już szybkości i tak dalej, aczkolwiek jeszcze właśnie czuję, że jeszcze to nie to. Trener też Proksa nas uspokaja, że ta forma ma dopiero nadejść na maj. Teraz jakby jestem po dwóch ciężkich obozach przygotowawczych. Też byłem na tygodniowych konsultacjach w Legii Warszawa. Także no, te przygotowania są cały czas dosyć wymagające i tak dalej. Ale na tą chwilę już czuję się coraz lepiej, jeszcze tylko została szybkość i dynamika. Sama walka, no ty masz taki styl agresywny, nie odpuszczasz, jak widzisz, że dobrze trafiasz, to idziesz za ciosem. Tutaj się chyba nic nie zmienia. Nie, to właśnie nie zmienia się dalej w tej kwestii, aczkolwiek trenerzy tutaj próbują mnie jakby ujarzmić i w tym sensie, żebym wykorzystywał to swoją agresję i tak dalej w odpowiednim momencie, no bo wiadomo, czasami jak jest człowiek zdenerwowany, gdzieś tam naładowany emocjami, to ta jak emocje idą w górę, to inteligencja idzie w dół, więc to musi być gdzieś wyrównane, wypoziomowane, tak więc też pracujemy nad tymi aspektami moimi jakby demonami, które trzeba ujarzmiać. To też ważne, że wiecie co poprawić, że ty to widzisz, że możecie o tym porozmawiać i ewentualnie skorygować. Tak, no jakby teraz po tej przerwie, gdzie mnie nie było w kadrze ten rok, to jest dużo do poprawienia, dużo jakby dużo do poprawy jest i ja jak najbardziej jestem chętny do poprawy i niwelacji tych błędów. Dzięki wielkie w takim razie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.